Samolot z Monachium do Warszawy do lądowania podszedł dziś z blisko 20-minutowym opóźnieniem i co widać na tablicy przylotów, nie był w tym odosobniony. Kłopoty z kontrolerami lotów, z których część poszła na zwolnienia lekarskie, dają się też we znaki na innych lotniskach. Trochę się boję, tym bardziej, że mam przesiadkę. W Krakowie opóźnionych było dziś prawie 70% rejsów. Są to opóźnienia w granicach od 10 do 30 minut, zwłaszcza na odlotach. Ale to nie wina lotnisk, tylko problemów w zatrudniającej kontrolerów lotów Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Z powodu narastającego w niej sporu już w długi majowy weekend może dojść do uziemienia samolotów w naszych portach. Jeżeli się nie dogadamy, to na początku maja rzeczywiście nikt nie poleci na wakacje. Kontrolerzy od wielu miesięcy toczą spór o sposób wynagradzania. Jak mówi wiceminister infrastruktury, w branży konieczne były cięcia, bo między innymi przez pandemię i mniejszy ruch lotniczy spadły wpływy od przewoźników. Kontrolerzy warszawscy średnio w zarobkach spadliby z około 45 tysięcy złotych miesięcznie na zarobki rzędu około 30 tysięcy złotych miesięcznie, czyli w naszej ocenie nadal całkiem godne. Zrzeszający kontrolerów związek nie zgadza się też na ograniczenie personelu podczas dyżurów. W rękach tych ludzi są tak naprawdę tysiące istnień każdego dnia. Na pewno nie jest to łatwa, lekka i przyjemna praca. I uznawana za najbardziej stresującą na świecie, ale też bardzo dobrze płatna. Jak twierdzą znawcy rynku lotniczego, kontrolerzy z dużym stażem zarabiali nawet około 80 tysięcy złotych miesięcznie. Spośród blisko 200 kontrolerów zatrudnionych m.in. w tej wieży warszawskiego lotniska Fryderyka Chopina, blisko 170 nie zgodziło się na zmianę warunków pracy, a umowy większości z nich kończą się pod koniec tego miesiąca. Związkowcy grożą, że rzucą papierami i poszukają sobie pracy gdzie indziej, a reszta nie będzie w stanie obsłużyć ruchu na naszym niebie. Jeżeli pójdziemy do supermarketu, gdzie normalnie było otwarte 10 kas, a jest teraz 7, no to automatycznie robią się kolejki. Jutro kolejne negocjacje kontrolerów z nowym kierownictwem Agencji Żeglugi Powietrznej w sprawach płacowych. Chcielibyśmy na przykład ustawić dokładnie, jakie są zasady, kto za ile i dlaczego. Na razie nawet Urząd Lotnictwa Cywilnego ostrzega przed ryzykiem opóźnień, a nawet odwołania niektórych lotów. Paweł Gadomski, Wydarzenia.